Dzień dobry. Czołem strażacy. Witam wszystkich słuchających i oglądających chrześcijańską telewizję internetową w środę 11 października 2023 roku. Witając wszystkich, pragnę uczynić to hasłami dzisiejszego dnia, a są to słowa zapisane w księdze proroka Izajasza, gdzie w 25 rozdziale i 4 wierszu czytam. Panie, byłeś schronieniem słabemu, schronieniem ubogiemu w jego niedoli, ucieczką przed powodzią, cieniem przed upałem. Zaś apostoł narodów, apostoł święty Paweł w drugim liście do Koryntian w 4 rozdziale w 11 wierszu tak powiada. Zawsze bowiem my, którzy żyjemy dla Jezusa, na śmierć wydawani bywamy, aby i życie Jezusa na śmiertelnym ciele naszym się ujawniało. A my, łaskawy i dobrotliwy Boże, stajemy przed Twoim majestatem i dziękujemy za słowo, przez które do nas przemawiasz i wiarę naszą wzmacniasz. Racz błogosławić to słowo na sercach i duszach naszych. Amen. Zwykło się mówić, że życie człowieka jest jedną wielką wędrówką. Czasem ta wędrówka prowadzi drogami pięknymi, wspaniałymi, drogami, które radują, cieszą, ale innym razem są to drogi strome, są to drogi wyboiste, są to drogi, na których pełno jakiejś niepewności, pełno lęków, trwóg, obaw. Czasem są to drogi boleści, bo są to drogi doświadczeń. Czasem człowiekowi jest tak trudno, tak ciężko, że nie jest w stanie nawet podnieść swojego wzroku, popatrzeć z wyż, skąd by mu pomoc przyszła. Czasem jesteśmy opuszczeni, czasem jesteśmy pozostawieni na pastwę losu i niejednokrotnie z naszych gardeł wydobywa się głos starotestamentowego cierpiętnika Hioba: Panie, jak długo jeszcze? A może innym razem, kiedy czujemy się jak uczniowie na wzburzonym jeziorze Genezaret, kiedy trzeba nam patrzeć, jak lampa życia drogiej, kochanej, bliskiej osoby powoli dogasa, wołamy: Panie, ratuj, giniemy. I czy, drogi słuchaczu, drogi strażaku, kiedykolwiek zawiodłeś się na tym, do którego wołasz? Czy kiedykolwiek zawiodłeś się na wszechmogącym, dobrotliwym Bogu? Ja na pewno nie. Chcę powiedzieć Tobie, że warto, jeszcze raz warto związać się z Bogiem, związać się z Jezusem Chrystusem i uchwycić się Jego ręki. Pan Bóg przez proroka Izajasza przypomina swojemu umiłowanemu ludowi: byłem z wami, kiedy stawały przed wami śmiercionośne fale Morza Czerwonego. Przeprowadziłem was suchą stopą na drugą stronę tegoż morza, po to, abyście mogli wędrować pustynnym szlakiem w kierunku ziemi obiecanej. Kiedy odczuwaliście głód, była manna z nieba, pojawiły się przepiórki. Kiedy pustynny żar lał się z nieba i kiedy wargi były spękane i chciało się wam pić, z pustynnej skały tryskała życiodajna woda. Ja jestem z wami, ja was nie opuszczę. I zdaję sobie z tego sprawę także i apostoł narodów, który mówi do chrześcijan na Koryncie: trzeba będzie przeżywać niejedno doświadczenie, trzeba będzie przejść niejedną próbę, ale wcale to nie oznacza, że jesteście sami. Będą z waszej wiary drwić, szydzić, będą się naśmiewać.
nic im to nie da. Ja jestem z wami. Ja jestem waszą drogą, prawdą i życiem. Ja wam błogosławię. I tenże Bóg także, drogi słuchaczu, staje na twojej, mojej drodze życia, tak jak stanął na drodze życia Izraelitów. I mówi: będę was prowadził. Nie lękajcie się, nie obawiajcie się. Dotąd nie przyszło na was żadne doświadczenie, które przekraczałoby siły wasze, ale z każdego doświadczenia ja wam dam wyjście. Bądźcie moimi. To my, ja i ty, mamy naśladować Chrystusa. Chcesz tego? Jeśli tak, pochyl głowę i westchnij ze mną do Pana. Dobry Boże, dziękujemy za kolejny dzień i prosimy, pomóż nam w tym dniu być twoim odblaskiem. Spraw, by inni widzieli w nas ciebie i chwalili Ojca, który jest w niebie. Dobry Boże, bądź z nami i błogosław nam. Amen. Życzę wam dobrego, pięknego, jesiennego dnia. Strażacy dobrej służby, ile wyjazdów, tyle szczęśliwych powrotów. Niech was wszystkich błogosławi Wszechmogący Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Pozostańcie z Bogiem.